przyjdzie taki dzień, że ja będę miała tą przewagę i ona będzie płakać, że nie wygra. Ty nie jesteś zadowolona, ale dumna z siebie możesz być na pewno. Pomidor. Zapowiadałaś tutaj walkę o złoty medal i o rekord świata. Rzeczywiście tę walkę podjęłaś. Rekord świata przez kilka sekund był. Ty nie jesteś zadowolona, ale dumna z siebie możesz być na pewno. Pomidor. Pomidor. Czy naprawdę srebrny medal halowych mistrzostw Europy, trzeci medal na czwartej imprezie, dużej imprezie, jest dla ciebie porażką? Kto był drugi na Igrzyskach Olimpijskich w średnioboju? To był drugi w Eugene. Pamiętasz tylko zwycięzców. Niestety. Czyli jest smutek, rozumiem? No na pewno. Gdzieś tam nie sądziłam, że ktoś przychodzi na pierwszy start, nic nie robiąc i zrobi rekord świata. No ale to jest Nafi i jest światowej klasy zawodniczką i na razie trzeba uznać jej wyższość. Podgryzam ją, może w końcu gdzieś tam coś jej odgryzę i będę najlepsza. Pamiętam naszą rozmowę przed Mistrzostwami Świata. Ty powiedziałeś, że profesor Blecharz mówi tobie czasami, że jesteś nienormalna. Kiedy rozpoczęłaś ten atak na 800 metrów, wielu dziennikarzy z zagranicy zapytało się, co ta dziewczyna robi. Czy to był przypływ chwili, moment, czy tak z trenerem podjęliście decyzję? No właśnie. Mam rozpisane. Kiedy narodził się ten plan? Przed ostatnią konkurencją? Tak. Wiedziałam, że gdzieś tam w Tallinie zgubiła mnie taka walka za wynikiem, więc na Mistrzostwach Polski podeszłam już do tego na chłodno, a tutaj nie popełniałam już żadnego ani taktycznego, ani fizycznego błędu. I gdzieś tam dopiero przed biegiem na 800 metrów zaczęłam liczyć. Nawet nie patrzyłam na to, ile mam przewagi nad Norwicą, ani nie patrzyłam, ile mam straty do Nafi. Skoncentrowałam się tylko na sobie. I jak przebiegłam linię mety w to 7 z małym hakiem, gdzie nie ukrywam, ostatnie 200 metrów bolało jak nigdy w życiu. Myślałam, że ostatnie metry szłam w miejscu i naprawdę miałam wrażenie, że umrę zaraz z bólu. Ale zawalczyłam do końca i jak przebiegłam w minuta 7 z hakiem, to spojrzałam na trenera i zapytałam, czy przegrałam, a on pokiwał głową, że tak. Więc gdzieś tam nie sądziłam, że moja rywalka podejmie taką walkę. No ja gdybym miała taki komfort, że muszę pobiec 2:16 na rekord świata, pewnie bym to zrobiła tyłem i jeszcze bym machała do publiczności na ostatniej prostej. No ale zebrała się dziewczyna, pobiła rekord, nawet nie wiem, czy nie z otwartego stadionu, więc no pokazała klasę. Gdzie jeszcze są rezerwy? Gdzie możesz coś poprawić, kiedy robi się tyle najlepszych wyników w karierze i tego rekordu nie ma, tego złota też nie ma. Co jeszcze można poprawić? Wszystko, szczerze powiedziawszy. Gdzieś tam Płotki to nie był bieg idealny. W skoku z wierzch widać było duże rezerwy na tych najwyższych wysokościach. W pchnięciu kulą to było takie ratowanie na ostatnią chwilę, więc to wszyscy wiemy, że już było dalej na treningach. W skoku dalej jestem z siebie zadowolona, ale gdzieś tam może z oklaskami publiczności dałoby się jeszcze trochę dalej skoczyć. No i bieg na 600 metrów, no tu nie mam do siebie żadnych zastrzeżeń. Zawalczyłam, mimo że bardzo bolało na tych ostatnich metrach, to gdzieś tam taką nadzieją. Patrzyłam, jak te sekundy lecą, mówię, Boże, żeby tylko wpaść, jak będzie 7 z małym hakiem. Zresztą mówicie, że zawodnicy nie pamiętają tych końcówek, szczególnie kiedy już tak zaczyna odcinać. Ty pamiętasz tę końcówkę? Bolało bardzo. Czułam, że po prostu całym ciałem pracuję na to, żeby gdzieś tam zawalczyć o te 7. Widziałam, jak było mi ta 58, 59, mówię, dasz radę, do końca. Faktycznie przebiegłam i gdzieś tam byłam bardzo szczęśliwa przez kilka sekund. Wracam do 800 metrów, czyli zasada wszystko albo nic. No oczywiście, jak zawsze w moim przypadku. Co teraz przed sezonem na stadionie? Bo wiadomo, że Mistrzostwa Świata, tam już powiedziałaś dzisiaj, że podgryzasz Nafi. Ona na pewno ten twój oddech już coraz bardziej czuje na plecach, więc tam chyba najwyższa pora. Stresowana przed biegiem. Ja chodziłam taka pewna siebie, robiłam przybieżki, a ona gdzieś tam ze spuszczoną głową. Wiadomo, ona nie lubi tego biegać i boli ją ten bieg, więc wiem, że dla niej takie 2:13 to jak dla mnie pewnie 2 minuty. No ale przyjdzie taki dzień, że ja będę miała tą przewagę i ona będzie płakać, że nie wygra.